Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Lee Childa zatytułowanej Bez litości Przełożył Andrzej Schulz czyta Andrzej Hausner. Rozdział pierwszy. Jack Richard zamówił podwójne espresso bez mleczka i bez cukru. Nie w porcelanowej, lecz styropianowej filiżance. I nim podano mu je do stolika, ujrzał, jak zmienia się bezpowrotnie czyjeś życie. Nie dlatego, że tak długo czekał na kelnera, lecz dlatego, że to, co się stało, stało się tak szybko. Tak szybko, że Richard nie miał w ogóle pojęcia, na co patrzy. To była jedna z owych miejskich scen, które zdarzają się na świecie miliardy razy w ciągu jednego dnia. Facet otwiera drzwi samochodu, wsiada i odjeżdża. To wszystko. Ale wystarczyło. Kawa była niemal idealna, więc dokładnie 24 godziny później Richard wrócił do tej samej kafejki. Nie spędzał na ogół dwóch wieczorów w tym samym miejscu, ale uznał, że dla wspaniałej kawy można zmienić ustalone zwyczaje. Kafejka znajdowała się po zachodniej stronie szóstej alei w Nowym Jorku pomiędzy Blicker i Houston Street. Zajmowała parter przeciętnego czteropiętrowego budynku. Na wyższych piętrach mieściły się anonimowe mieszkania na wynajem. Sama kafejka wyglądała, jakby przeniesiono ją z jakiegoś zaułka w Rzymie. Wewnątrz były nisko zawieszone lampy, pokancerowane drewniane ściany, kontuar oraz powygniatany chromowany ekspres do kawy, wielki i długi niczym lokomotywa. Na chodniku stały w rządku metalowe stoliki ogrodzone niskim płóciennym parawanem. Richard usiadł przy tym samym, ostatnim w rzędzie stoliku co poprzednio i wybrał to samo krzesło. Przeciągnął się, rozsiadł wygodniej i przechylił do tyłu. Jego krzesło oparło się o zewnętrzną ścianę kafejki. Siedząc w tej pozycji i patrząc na wschód, miał widok na chodnik i drugą stronę ulicy. Latem uwielbiał nowojorskie ulice, zwłaszcza wieczorem. Lubił rozświetlony elektrycznością mrok, gorące brudne powietrze. Uliczny zgiełk, wyjące wściekle syreny i ludzką ciżbę. Samotny mężczyzna mógł się tutaj poczuć częścią większej całości i zarazem kimś zupełnie anonimowym. Został obsłużony przez tego samego kolnera co poprzedniego wieczoru i zamówił takie samo podwójne espresso w styropianowej filiżance, bez cukru i bez łyżeczki. Zapłacił za nie zaraz po podaniu i zostawił resztę na stoliku. Dzięki temu mógł wstać i odejść dokładnie wtedy, kiedy chciał, nie obrażając kelnera, nie oszukując właściciela i nie kradnąc porcelanowej filiżanki. Richard zawsze aranżował wszystko tak, by móc w ułamku sekundy ruszyć dalej. Taką miał obsesję. Nic nie miał i niczego nie nosił. Był potężnym mężczyzną, lecz rzucał mały cień i zostawiał po sobie niewielki ślad. Pijąc powoli kawę, czuł jak schodnika bije wieczorny żar. Obserwował samochody i przechodniów. Patrzył na jadące na północ taksówki i zatrzymujące się przy krawężniku śmieciarki. Widział grupki zmierzających do klubów dziwnych młodych ludzi. Obserwował podążające chwiejnym krokiem na południe dziewczyny, które kiedyś były chłopcami. Zobaczył zatrzymujący się w pobliżu granatowy samochód niemieckiej marki. Patrzył jak wysiada z niego krępy mężczyzna w popielatym garniturze. Jak idzie na północ. Przeciska się między dwoma stolikami na chodniku i podchodzi do grupki stojących na zapleczu kelnerów. Patrzył, jak zadaje im pytania. Facet był średniego wzrostu, nie za młody i nie za stary, zbyt solidnie zbudowany, by można go nazwać chudym, i zbyt szczupły, by można go nazwać ciężkim. Miał krótko przycięte włosy, przypruszone siwizną na skroniach. Balansował na piętach i palcach stóp. Jego usta prawie się nie poruszały, gdy mówił. W odróżnieniu od oczu, które niezmordowanie zerkały w lewo i w prawo. Richard zgadywał, że facet ma koło czterdziestki. Dożył tego pięknego wieku dzięki temu, że zawsze wiedział, co się wokół niego dzieje. Richard widywał to samo spojrzenie u weteranów elitarnych jednostek piechoty, którzy przetrwali długie walki w dżungli. A potem kelner odwrócił się nagle i wskazał Richera. Krympy mężczyzna w popielatym garniturze zerknął w jego stronę przez szybę. Liczer popatrzył na niego przez ramię. Nawiązany został kontakt wzrokowy. Utrzymując go, mężczyzna w garniturze podziękował bezgłośnie kelnerowi, po czym ruszył z powrotem tą samą drogą, którą przyszedł. Wyszedł na ulicę, skręcił w prawo i ocierając się o parawan, podszedł do Liczera, który pozwolił mu przez chwilę stać bez słowa przy stoliku. Tak. Powiedział w końcu, podejmując decyzję: zabrzmiało to jak odpowiedź, nie jak pytanie. Co tak? Zainteresował się facet. Cokolwiek odrzekł liczer. Tak, dobrze się bawię, tak może się pan przysiąść, tak może mnie pan zapytać o to, co chce pan zapytać. Facet odsunął krzesło i usiadł tyłem do jezdni, zasłaniając widok riczerowi. Rzeczywiście, mam do pana pytanie, przyznał. Wiem, odparł liczer. O zeszłą noc. Skąd pan wie? Facet miał niski, cichy głos i płaski, rwany brytyjski akcent. Pokazał mnie panu kelner, powiedział riczer, a od innych gości odróżnia mnie to, że ja byłem tutaj zeszłej nocy, a oni nie. Jest pan tego pewien? Niech pan się odwróci i obserwuje ruch uliczny. Facet odwrócił się w drugą stronę i obserwował ruch. A teraz niech pan powie, jak jestem ubrany poprosił Richard. Zielona koszula. Zaczął Brytyjczyk. Bawełniana workowata tania, raczej nienowa. Podwinięte rękawy, pod spodem zielony podkoszulek, również tani i nienowy. Trochę obcisły, nie wciśnięty w prezentowe spodnie. Angielskie półbuty, bez skarpetek. Brązowe, nienowe, ale i niezbyt stare, raczej drogie. postrzępione sznurowadła, tak jakby ciągnął je pan zbyt mocno, kiedy pan je zawiązuje. Może to wskazywać na obsesyjną samodyscyplinę. W porządku, podsumował Richar. Co w porządku? Dużo pan widzi, stwierdził Richar. Ja też dużo widzę. Jesteśmy do siebie podobni jak dwie krople wody. Ze wszystkich gości tylko ja byłem tutaj również zeszłego wieczoru. Jestem tego pewien. I o to właśnie pan pytał personel. Musiał pan pytać. Kelner mógł mnie wskazać wyłącznie z tego powodu. Facet ponownie odwrócił się do niego twarzą. Widział pan wczoraj samochód? zapytał. Widziałem wczoraj mnóstwo samochodów, odparł rycer. Siedzimy przy szóstej alei. Chodzi o Mercedesa. Parkował tam. Facet ponownie się odwrócił i wskazał pusty odcinek krawężnika przy hydrancie przeciwpożarowym po drugiej stronie ulicy. Srebrny czterodrzwiowy sedan, powiedział rycer. Typ S420, zamawiana indywidualnie nowojorska rejestracja zaczynająca się od liter OSC. Dużo mil na liczniku, brudna karoseria, zdarte opony, obdrapane felgi, wgniecenia i rysy na obu zderzakach. Facet popatrzył na niego. Rzeczywiście pan go widział. Stał tam. Richard pokazał. Widział pan, jak odjeżdża? Richard pokiwał głową. Tuż przed dwudziestą trzecią czterdzieści pięć wsiadł do niego jakiś facet i odjechał. Nie nosi pan zegarka. Zawsze wiem, która jest godzina. To musiało być bliżej północy. Może, odparł Ryczer. Niewykluczone. Przyjrzał się pan kierowcy. Mówiłem już panu, widziałem, jak wsiadł i odjechał. Facet wstał od stolika. Chcę, żeby pan ze mną gdzieś pojechał. Wsadził rękę do kieszeni. Zapłacę za pańską kawę. Już za nią zapłaciłem. W takim razie chodźmy. Dokąd? Do mojego szefa. Kim jest pański szef? Nazywa się Lane. Nie jest pan gliniarzem, powiedział Richard. Tak sądzę, na podstawie tego, co zaobserwowałem. Co pan zaobserwował? Pański akcent. Nie jest pan Amerykaninem, tylko Brytyjczykiem. Nowojorska policja nie jest aż tak zdesperowana. Większość z nas to Amerykanie, odrzekł Brytyjczyk. Ale ma pan rację, nie jesteśmy gliniarzami. Jesteśmy prywatnymi obywatelami. Jakimi dokładnie? Takimi, co na pewno się odwdzięczą, jeżeli poda mi pan opis osobnika, który odjechał tym samochodem. W jaki sposób? Finansowo odparł facet. Czy jest jakiś inny? Mnóstwo, poinformował go Richard. Chyba tutaj zostanę. To bardzo poważna sprawa. Jaka sprawa? Facet w garniturze z powrotem usiadł. Nie mogę panu tego powiedzieć, oświadczył. W takim razie żegnam. To nie moja decyzja, wyjaśnił facet. Pan Lane zaznaczył, że kluczowe dla całej misji jest to, by nikt o niczym nie wiedział z bardzo ważnych powodów. Richard przechylił filżankę i sprawdził jej zawartość. Zostało w niej niewiele kawy. Ma pan jakieś nazwisko? zapytał. A pan? Pan pierwszy. W odpowiedzi facet wsunął kciuk do kieszonki na piersi i wyjął z niej wizytownik z czarnej skóry. Otworzył go, wysunął pojedynczą wizytówkę i podał ją nad stolikiem. Była dość elegancka. Ciężki, czerpany papier, wypukłe litery, tuż który nadal wyglądał na mokry. Na górze widniał napis Operational Security Consultants, konsultanci ochrony operacyjnej. OSC, powiedział Richard. Tak jak na rejestracji. Brytyjczyk nie odezwał się. Richard uśmiechnął się. Jesteście konsultantami do spraw ochrony i daliście sobie ukraść samochód? O, rozumiem, jakie to może być krępujące. Nie chodzi nam o samochód. Niżej na wizytówce było nazwisko John Gregory. Pod nazwiskiem dopisak były żołnierz armii brytyjskiej. Pod dopiskiem sprawowana funkcja wicedyrektor wykonawczy. Kiedy pan odszedł? — zapytał Richard. Z armii brytyjskiej? — upewnił się Gregory. — Przed siedmiu laty. — Gdzie pan służył? — W SAS. — Nadal wygląda pan na wojskowego? — Pan też, stwierdził Gregory. — Kiedy pan odszedł? — Przed siedmiu laty, — odrzekł Richard. — Gdzie pan służył? — Głównie w Wydziale Kryminalnym Żandarmerii. — Gregory podniósł z zainteresowaniem wzrok. — Był pan oficerem śledczym? — Na ogół. — W jakim stopniu? — nie pamiętam, odparł Richer. Od siedmiu lat jestem cywilem. Niech pan nie będzie taki skromny. Na pewno dosłużył się pan co najmniej stopnia podpułkownika. Majora, powiedział Richer. Wyżej nie udało mi się awansować. Problemy z przełożonymi? Zdarzały się. Ma pan jakieś nazwisko? Maję większość ludzi. Jak brzmi? Richer. Co pan teraz robi? Próbuję wypić w spokoju kawę. Potrzebuje pan pracy? — Nie — odparł Richard. — Nie potrzebuję. — Byłem sierżantem — powiedział Gregory. — Domyśliłem się. Ludzie z SAS są na ogół sierżantami. — I wygląda pan na sierżanta. — To jak? Pojedzie pan ze mną i porozmawia z panem Lane'em? — Powiedziałem panu, co widziałem. Może pan mu to przekazać? — Pan Lane będzie to chciał usłyszeć bezpośrednio od pana. Richard zajrzał ponownie do filiżanki. — Gdzie to jest? — Niedaleko, dziesięć minut drogi. Sam nie wiem, mruknął Richard. Przyjemnie mi się pije kawę. Niech pan ją ze sobą weźmie, jest w styropianowej filiżance. Lubię ciszę i spokój. Chodzi tylko o dziesięć minut. Za bardzo się przejmujecie skradzionym samochodem, nawet jeżeli to był Mercedes. Nie chodzi o samochód. Więc o co chodzi? To sprawa życia i śmierci, odparł Gregory. Chociaż w tym momencie bardziej śmierci niż życia. Richard jeszcze raz sprawdził filiżankę. Została w niej nie więcej niż jedna ósma cala letniej gęstej od kawy. Odstawił ją. Dobrze, powiedział. Chodźmy. Rozdział drugi. Granatowym samochodem niemieckiej marki okazało się nowe BMW z serii siódemek. Jego numer rejestracyjny również zaczynał się od liter OSC. Gregory otworzył autopilotem Richard usiadł bokiem na fotelu pasażera, znalazł dźwignię i przesunął go do tyłu, żeby mieć miejsce na nogi. Gregory wyciągnął małą srebrną komórkę i wystukał numer. — Jadę ze świadkiem — powiedział ze swoim rwanym brytyjskim akcentem, po czym zatrzasnął klapkę telefonu, zapalił silnik i włączył się do ruchu. Dziesięć minut przedłużyło się do dwudziestu. Gregory przejechał szóstą aleją przez całe Midtown, skręcił na zachód w pięćdziesiątą siódmą, po dwóch przecznicach ponownie na północ w ósmą aleję, na Columbus Circle w Central Park West, potem w siedemdziesiątą drugą i zatrzymał się przy Dakota Building. Niezła chata, ocenił Richard. Dla pana alejna wszystko co najlepsze odparł Gregory bez śladu ironii w głosie. Wysiedli razem z samochodu i stanęli na chodniku. Z półmroku wyłonił się kolejny krępy facet w popielatym garniturze. Wsiadł do samochodu i odjechał. Gregory wszedł wraz z Richerem do budynku i podeszli do windy. Utrzymane w mrocznej tonacji korytarze urządzone były z takim samym przepychem jak wejście. — Widział pan kiedyś Joko? — zapytał Richard. — Nie — odparł Gregory. Wysiedli na czwartym piętrze. Gregory skręcił w boczny korytarz i otworzyły się przed nimi drzwi apartamentu. Portier musiał zatelefonować z dołu. Ciężkie dębowe drzwi były w kolorze miodu, podobnie jak ciepłe światło, które padało za nich na korytarz. Apartament był wysoki i solidny i panował w nim chłód. Z małego kwadratowego przedpokoju wchodziło się do obszernego kwadratowego salonu. Salon miał żółte ściany, niskie lampy stołowe oraz obite drukowaną tkaniną, wygodne fotele i sofy. Przebywało w nim sześciu mężczyzn. Żaden z nich nie siedział. Wszyscy stali w milczeniu. Trzej byli ubrani w popielate garnitury, podobne do tego, który nosił Gregory. Trzej pozostali w czarne dżinsy i czarne nylonowe kurtki. Richard natychmiast zorientował się, że wszyscy byli kiedyś żołnierzami, tak jak Gregory. Wszyscy mieli w sobie to coś. Sam apartament przypominał bunkier dowodzenia oddalony o wiele mil od miejsca, w którym kończyła się klęską, dobrze zapowiadająca się bitwa. Panowała w nim ta sama atmosfera cichej desperacji. Kiedy Richard wszedł do środka, wszyscy odwrócili się i zmierzyli go wzrokiem. Żaden się nie odezwał, ale potem pięciu mężczyzn spojrzało na szóstego i Richard domyślił się, że to jest pan Lane, szef. Był o pół pokolenia starszy od swoich ludzi. Ubrany w popielaty garnitur, szczupły, trochę więcej niż średniego wzrostu, miał przystrzyżone do samej skóry siwe włosy i bladą, zatroskaną twarz. Stał sztywno wyprostowany, spięty, dotykając opuszkami rozpostartych palców blatu stołu, na którym spoczywał staroświecki aparat telefoniczny oraz oprawiona w ramkę fotografia ładnej kobiety. — To jest świadek — powiedział Gregory żadnej odpowiedzi. Widział kierowcę, dodał Gregory. Stający przy stole, mężczyzna zerknął na telefon, a potem podszedł do liczera i przyjrzał mu się od stóp do głów, badając go wzrokiem, oceniając. Zatrzymał się i wyciągnął do niego dłoń. Edward Lane, przedstawił się. Bardzo mi miło pana poznać. Miał amerykański akcent pochodzący z jakiegoś wygwizdowa, oddalonego o całe lata świetlne od Manhattanu. Być może z Arkansas albo wiejskich terenów Tennessee, lecz wygładzony przez długie lata służby wojskowej. Richard podał swoje nazwisko i uścisnął dłoń Lane'a. Była sucha, nie za ciepła i nie za zimna. — Niech mi pan powie, co pan widział — poprosił Lane. — Widziałem, jak facet wsiada do samochodu i odjeżdża — odparł Richard. — Chcę poznać szczegóły. — Richard pracował kiedyś w amerykańskim wojskowym biurze śledczym. — odezwał się Gregory. — Opisał w idealny sposób Mercedesa. — Proszę opisać kierowcę — powiedział Lane. — Lepiej widziałem samochód niż kierowcę — wyjaśnił Richard. — Gdzie pan się znajdował? — W kafejce. Samochód stał na północny wschód ode mnie, po drugiej stronie szóstej alei, pod kątem mniej więcej dwudziestu stopni i w odległości mniej więcej dziewięćdziesięciu jardów. — Dlaczego pan mu się przyjrzał? — Był źle zaparkowany — nie pasował do tego miejsca. Domyśliłem się, że stoi koło hydrantu. Bo stał, rzekł Lejn. I co dalej? Potem ten facet przeciął ulicę, idąc w jego stronę. Nie na przejściu dla pieszych, ale wyszukując przerwy między jadącymi samochodami na Ukos, pod kątem zbliżonym do mojej linii widzenia około dwudziestu stopni. Dlatego w gruncie rzeczy przez cały czas widziałam jego plecy. I co dalej? Wsadził kluczyk w drzwi, wsiadł do środka i odjechał. Oczywiście na północ, skoro to była szósta aleja. Czy zawrócił? Nie widziałem. Może go pan opisać? Niebieskie dżinsy, niebieska koszula, niebieska czapeczka baseballowa, białe tenisówki. Ubranie było stare i wygodne. Facet średniego wzrostu, średniej wagi. W jakim wieku? Nie widziałem jego twarzy, tylko głównie plecy, ale nie poruszał się jak chłopak. Musiał mieć co najmniej trzydzieści lat, może czterdzieści. W jaki sposób się poruszał? Był skoncentrowany, szedł prosto do samochodu. Niezbyt szybko, ale nie było wątpliwości, dokąd zmierza. Sądząc po tym, jak trzymał głowę, przez cały czas wpatrywał się w samochód, tak jakby to było jego miejsce przeznaczenia, cel. I sądząc po ramionach, trzymał kluczyk w wyciągniętej ręce. Niczym małą lancę. Skoncentrowany i zdecydowany, nie tracący czasu. Tak właśnie się poruszał. Z której strony przyszedł? Praktycznie z za mojego ramienia. Mógł iść na północ, a potem zejść z chodnika przy kafejce i przeciąć ulicę w kierunku północno-zachodnim. Rozpoznałby go pan? Niewykluczone, odparł Richard, ale tylko po ubraniu, chodzie i sylwetce. To by nikogo nie przekonało. Skoro przechodził przez ulicę, musiał zerknąć na południe, żeby sprawdzić, czy nie wpadnie pod samochód. Przynajmniej raz. Powinien pan wtedy zobaczyć prawą stronę jego twarzy, a potem kiedy siedział za kółkiem, powinien pan zobaczyć lewą. Ostre kąty i nie najlepsze światło. Musiał pan go zobaczyć w świetle reflektorów samochodowych. Był biały, bez zarostu. To wszystko, co zauważyłem. Biały mężczyzna, stwierdził Lane. W wieku od trzydziestu pięciu do czterdziestu pięciu lat. To eliminuje chyba osiemdziesiąt procent populacji, może nawet więcej. Ale na mnie wystarczy. Nie ubezpieczyliście tego mercedesa? zapytał Richard. Nie chodzi o mercedesa powiedział Lane. Był pusty? Nie odparł Lane. Co w nim było? Dziękuję panie Richard. Bardzo nam pan pomógł. Odwrócił się i podszedł do stołu, na którym był telefon i fotografia. Stanął przy nim sztywno wyprostowany rozpostarł ponownie palce i oparł je o polerowane drewno, tuż przy telefonie, jakby potrafił wykryć dotykiem, że zadzwoni, zanim jeszcze impuls elektryczny uruchomi dzwonek. Potrzebuje pan pomocy, powiedział Richard. Prawda? Dlaczego miałoby to pana obchodzić? Zapytał Lane. Z przyzwyczajenia, pod wpływem odruchu, z zawodowej ciekawości. Mam ludzi do pomocy. Rzekł Lane, zataczając krąg dłonią. Z Navy Seals, z Delta Force, z Recon Marines, z zielonych beretów, z brytyjskiego SAS, najlepszych na świecie. Potrzebuje pan innego rodzaju pomocy. Ci ludzie potrafią rozpętać wojnę z facetem, który ukradł pański samochód, to nie ulega wątpliwości, ale najpierw trzeba go odnaleźć. Lane milczał. Co było w tym samochodzie? Zapytał Richard. Niech pan mi opowie o przebiegu swojej służby. Skończyła się dawno temu. To najważniejszy dotyczący jej fakt. W jakim stopniu pan odszedł? Majora. Ile lat spędził pan w wojskowym biurze śledczym? Trzynaście. Jako oficer śledczy? W zasadzie tak. Dobry? Dość dobry. W 110 jednostce specjalnej? Przez jakiś czas. A pan? W Rangerach i Delta Force. Zacząłem w Wietnamie, skończyłem na pierwszej wojnie w Zatoce. — Zacząłem jako podporucznik, skończyłem jako pułkownik. — Co było w samochodzie? Lane uciekł w bok, wzrokiem. Przez dłuższy czas milczał, w ogóle się nie poruszając. A potem spojrzał z powrotem na Richera, tak jakby podjął decyzję. — Musi mi pan coś obiecać. — Co takiego? — Żadnych glin. Od razu by mi pan poradził, żebym zwrócił się do policji. Ale ja nie zamierzam tego robić. I musi mi pan dać słowo, że nie zrobi pan tego za moimi plecami. Richard wzruszył ramionami. W porządku, powiedział. Niech pan to powie. Żadnych glin. Jeszcze raz. Żadnych glin, powtórzył Richard. Budzi to u pana jakieś etyczne opory? Nie, odparł Richard. Nie angażujemy w to FBI. W ogóle nikogo. Załatwiamy to sami, rozumie pan? Jeśli złamie pan słowo, wyłupię panu oczy. Oślepię pana. W zabawny sposób próbuje się pan zaprzyjaźnić. Szukam pomocy, nieprzyjaciół. Dotrzymuję słowa. Proszę powiedzieć, że rozumie pan, co zrobię, jeśli pan je złamie. Richer omiotł wzrokiem pokój. Wszystko ogarnął. Atmosferę cichej desperacji oraz niemal jawną wrogość sześciu weteranów sił specjalnych, którzy spoglądali na niego twardym wzrokiem. Lojalni wobec swoich i nieufni w stosunku do obcych. Wyłupi mi pan oczy rzekł. Lepiej niech pan w to uwierzy. Co było w samochodzie? Lane odsunął rękę od telefonu i podniósł oprawioną w ramki fotografię. Trzymając ją oburącz przysunął do piersi i Richard miał przez chwilę wrażenie, że patrzą na niego dwie osoby. Wyżej blada i zatroskana twarz Lena. Niżej pod szkłem kobieta o zapierającej dech klasycznej urodzie. Ciemne włosy, zielone oczy, wystające kości policzkowe, rozkwitające usta, wszystko to sfotografowane z pasją i znawstwem i po mistrzowsku wywołane. To moja żona, wyjaśnił Lane. Richard w milczeniu pokiwał głową. Ma na imię Kate, dodał Lane. Nikt się nie odezwał. Zaginęła wczoraj rano, powiedział Lane. Po południu dostałem telefon. Od jej porywaczy. Chcieli pieniędzy. I to one były w samochodzie. Widział pan, jak jeden z porywaczy mojej żony odbierał okup. Nikt się nie odezwał. Obiecali, że ją uwolnią. Minęły już 24 godziny. Nie zadzwonili ponownie. Rozdział trzeci. Edward Lane trzymał oprawioną w ramki fotografię niczym ofiarę składaną bóstwu. Richard zrobił krok do przodu. Wziął ją do ręki i przechylił do światła. Kate Lane była piękna, bez dwóch zdań. Nie można było od niej oderwać wzroku. Młodsza od męża o jakieś dwadzieścia lat, miała około trzydziestki. Dość, by być dojrzałą kobietą i jednocześnie olśniewać nieskazitelną urodą. Na fotografii patrzyła na coś, co znajdowało się tuż za skrajem odbitki. W jej oczach płonęła miłość. Usta już za chwilę miały rozchylić się w szerokim uśmiechu. Fotograf uchwycił jego pierwszy ślad, dzięki czemu poza wydawała się dynamiczna. Postać była nieruchoma, ale wyglądała, jakby miała się zaraz poruszyć. Ostrość, ziarnistość i wszystkie szczegóły były bez zarzutu. Richard nie znał się zbyt dobrze na fotografii, ale wiedział, że trzyma w ręku produkt wysokiej jakości. Sama ramka mogła kosztować tyle, ile zarabiał kiedyś miesięcznie w wojsku. Moja Mona Lisa, powiedział Lane. Tak właśnie myślę o tej fotografii. Richard oddał zdjęcie. Kiedy zostało zrobione? Lane postawił je pionowo obok telefonu. Niespełna rok temu. Dlaczego nie chce pan gliniarzy? Mam swoje powody. W tego rodzaju sytuacjach na ogół się sprawdzają. Gliniarze są wykluczeni, powiedział Lane. Nikt się nie odezwał. Służył pan w policji dodał Lane. Poradzi pan sobie tak samo dobrze jak oni? Nie mogę odparł Richard. Był pan żandarmem. W takiej samej sytuacji poradzi pan sobie lepiej od nich. Sytuacja nie jest taka sama. Nie dysponuję ich środkami. Niech pan przynajmniej zacznie coś robić. W pokoju zrobiło się bardzo cicho. Richard spojrzał na telefon i na fotografię. Ile zażądali pieniędzy? zapytał. Milion dolarów w gotówce, odparł Lane. I to właśnie było w samochodzie. Milion dolców? W bagażniku w skórzanej torbie. W porządku, powiedział Richard. Usiądźmy wszyscy. Nie mam ochoty siadać. Niech pan się odpręży. Na pewno zadzwonią. Najprawdopodobniej już wkrótce. Mogę za to ręczyć. Jak to? Niech pan usiądzie. Zacznie od początku. Opowie mi, co zdarzyło się wczoraj. Lane usiadł zatem w fotelu obok telefonu i zaczął relacjonować poprzedni dzień. Richard przysiadł na skraju sofy, Gregory obok niego. Pozostałych pięciu facetów znalazło sobie różne miejsca w pokoju. Dwóch usiadło, dwóch przycupnęło na poręczach foteli, jeden oparł się o ścianę. Kate wyszła o dziesiątej rano powiedział Lane. Wybierała się chyba do Bloomingdalea. Chyba? Pozwalam jej na pewną samodzielność. Nie musi mi przedstawiać szczegółowego rozkładu dnia. Niecodziennie. Była sama? Była z nią jej córka. Jej córka? Ośmioletnia córka z pierwszego małżeństwa. Ma na imię Jade. Mieszka tu z panem? Lane pokiwał głową. Gdzie jest teraz? Oczywiście zaginęła, odparł Lane. Czyli to jest podwójne porwanie? Lane ponownie pokiwał głową. Właściwie potrójne. Kierowca też nie wrócił. Nie pomyślał pan, żeby wspomnieć o tym wcześniej? A jakie to ma znaczenie? Jedna osoba czy trzy? Kto prowadził? Nazywa się Taylor, Brytyjczyk, służył w Sas. Porządny facet, jeden z nas. Co się stało z samochodem? Zniknął. Czy Kate często wybiera się do Bloomingdale'a? Lane pokręcił głową. Tylko od czasu do czasu i w niedającym się przewidzieć terminie. Nie robimy nic, co byłoby przewidywalne albo regularne. Zmieniam jej kierowców, zmieniam trasy. Czasami w ogóle mieszkamy poza miastem. Dlaczego? Ma pan wielu wrogów? Tylu na ilu sobie zasłużyłem. Moja profesja przyciąga wrogów. Będzie pan musiał wyjaśnić mi tajniki pańskiej profesji. Będzie pan musiał powiedzieć mi, kim są pana wrogowie. Dlaczego pan jest pewien, że zadzwonią? — Jeszcze do tego dojdę — odparł Richard. — Niech pan mi zrelacjonuje pierwszą rozmowę. Słowo po słowie. Zadzwonili o czwartej po południu. Wyglądało to mniej więcej tak, jak można się spodziewać. Wie pan, mamy pańską żonę, mamy pańską córkę. Głos? Zmieniony przez jedno z tych elektronicznych urządzeń. Bardzo metaliczny, zupełnie jak robot na filmie. Głośny i głęboki, ale to nic nie znaczy... Mogą zmienić wysokość i siłę głosu. Co pan im powiedział? Zapytałem, czego chcą. Milion dolarów odpowiedzieli. Poprosiłem, żeby dali Kate do telefonu. Po krótkiej chwili to zrobili. Lejn zamknął oczy. Powiedziała: Pomóż mi, pomóż. No wie pan. Lejn otworzył oczy. A potem facet ze zmienionym głosem odebrał jej słuchawkę, a ja zgodziłem się na wymienioną kwotę. Bez wahania. Facet obiecał, że zadzwoni za godzinę z instrukcjami. I zrobił to? Lane pokiwał głową. O piątej. Kazał mi odczekać sześć godzin, wsadzić pieniądze do bagażnika Mercedesa, którego pan widział, wysłać go do Greenwich Village i zaparkować w tamtym miejscu dokładnie o 23.40. Kierowca miał go zamknąć, odejść i wrzucić kluczyki w otwór na listy we frontowych drzwiach pewnego budynku na południowo-zachodnim rogu Spring Street i West Broadway. Potem, nie zatrzymując się, miał odejść na południe. Ktoś miał tam się pojawić, wejść do budynku i odebrać klucze. Jeżeli mój kierowca zatrzyma się, odwróci lub choćby obejrzy, Kejdę zginie. I zginie, jeżeli w samochodzie będzie sprzęt namierzający. Tak powiedział, słowo po słowie. Lane pokiwał głową. Nic więcej? Nic. Kto odprowadził tam samochód? Zapytał Richard. Gregory, odparł Lane. — Postępowałem zgodnie z instrukcjami, odezwał się Gregory. Co do Joty. Nie mogłem ryzykować. Jak długo musiał pan iść? Zapytał goryczar. Sześć przecznic. Co to za budynek z tym otworem na listy? Opuszczony, odparł Gregory. Względnie czekający na renowację. Albo jedno, albo drugie. Tak czy inaczej pusty. Wróciłem tam dziś wieczorem, przed wizytą w kafejce żadnych śladów mieszkańców. Jak dobry był ten facet, Taylor? Znał go pan w Wielkiej Brytanii? Gregory pokiwał głową. Sas to jedna wielka rodzina, a Taylor był rzeczywiście bardzo dobry. W porządku? Rzekł Richar. Co w porządku? Zapytał Lane. Nasuwają się pewne oczywiste wstępne wnioski, odparł Richar. Rozdział czwarty. Pierwszy wniosek jest taki, że Taylor już nie żyje kontynuował Richard. Ci ludzie najwyraźniej pana znają i dlatego powinniśmy zakładać, że wiedzieli kim jest Taylor. A skoro tak, to nie pozostawili go przy życiu. Nie było takiego powodu. Zbyt niebezpieczne. Dlaczego pan sądzi, że mnie znają? zapytał Lane. Poprosili o konkretny samochód wyjaśnił Richard i podejrzewali, że ma pan pod ręką milion dolarów gotówką. Poprosili o nią w momencie, kiedy banki były już zamknięte i kazali ją dostarczyć, zanim zaczęły działać. Nie każdy może spełnić taki warunek. Nawet bardzo bogaci ludzie potrzebują na ogół trochę czasu, żeby zebrać milion dolców. Zaciągają tymczasowe pożyczki, podzastaw akcji, transferują pieniądze, tego rodzaju rzeczy. Ale ci faceci najwyraźniej wiedzą, że może pan natychmiast wypłacić taką sumę. Skąd mnie znają? To pan powinien wiedzieć. Nikt się nie odezwał. — Jest ich trzech — podjął Richard. — Jeden pilnuje Kate i Jade, tam gdzie je zabrali. Drugi obserwował Gregorego, odchodzącego na południe West Broadway i zadzwonił z komórki do trzeciego, który czekał, żeby wkroczyć i zabrać kluczyki, kiedy tylko będzie to bezpieczne. Nikt się nie odezwał. — Mają bazę wypadową w odległości co najmniej dwudziestu mil na północ — ciągnął Richard. — Załóżmy, że porwanie nastąpiło wczoraj przed jedenastą rano. Ale nie odzywali się przez ponad pięć godzin. Dlaczego? Bo byli w drodze. A potem o siedemnastej kazali dostarczyć okup za sześć godzin. Potrzebowali sześciu godzin, ponieważ dwaj z nich musieli pokonać z powrotem całą trasę. Pięć sześć godzin to dwieście, dwieście pięćdziesiąt mil, może więcej. Dlaczego na północy? zapytał Lane. Mogą być wszędzie. Nie mają bazy na południu ani na zachodzie odparł Richard. W takim wypadku zażądaliby, aby podstawić samochód z okupem gdzieś na południe od Canal Street, żeby móc od razu skręcić w Holland Tunnel. Nie na wschodzie, na Long Island, bo wtedy umówiliby się gdzieś niedaleko Midtown Tunnel. Nie, oni chcieli, żeby samochód podstawić na północy, na szóstej alei, aby móc radośnie śmigać w stronę mostu Waszyngtona albo mostu Hudsona i autostrady Sawmill, względnie mostu Triborough i autostrady Major Deegan. Ostatecznie wjechali pewnie na Way. Mogą być w górach Catskills albo gdzieś w pobliżu. Prawdopodobnie na farmie. Z pewnością w miejscu, gdzie jest duży garaż albo stodoła. Dlaczego? Właśnie dostali od pana frezencie Mercedesa, a wczoraj przywłaszczyli sobie wóz, którym Taylor pojechał do Bloomingdale'a. Muszą je gdzieś ukryć. Taylor prowadził Jaguara. No proszę, mają teraz przed domem parking z luksusowymi samochodami. Skąd pan wie, że zadzwonią? Bo taka jest ludzka natura. W tym momencie są cholernie wkurzeni, plują sobie w brodę. Znali pana, ale może nie aż tak dobrze. Zagrali w ciemno i zażądali miliona dolarów gotówką, a pan dał im go bez chwili wahania. Nie powinien pan tego robić. Powinien pan zaryzykować i grać na zwłokę, ponieważ teraz oni mówią: do diabła, powinniśmy zażądać więcej. Powinniśmy pójść na całość. Teraz zadzwonię i wyciągnę od pana kolejną sumę. Będą zgadywać, ile dokładnie ma pan pod ręką. Puszczą pana w skarpetkach. Dlaczego tak długo zwlekają? Ponieważ to zmienia w zasadniczy sposób ich strategię, wyjaśnił Richard. Dlatego się o nią spierają. Będą się spierali przez cały dzień. Taka też jest ludzka natura. Trzej faceci zawsze się kłócą, za i przeciw. Trzymać się planu, czy improwizować, grać bezpiecznie, czy ryzykować? Nikt się nie odezwał. Ile pan ma w gotówce? Zapytał liczer. Nie powiem panu. Pięć milionów, oświadczył liczer. Tyle teraz od pana zażądają. Telefon zadzwoni i zażądają pięć milionów dolarów. Siedem par oczu zwróciło się w stronę telefonu, który nie zadzwonił. W kolejnym samochodzie, dodał liczer. Muszą mieć wielką stodołę. Czy Kate jest bezpieczna? zapytał Lane. W tym momencie nic jej nie grozi, odparł Richard. To ich bon obiadowy. I dobrze pan zrobił za pierwszym razem, mówiąc, że chce pan usłyszeć jej głos. To ustaliło właściwy wzór postępowania. Będą musieli to zrobić ponownie. Problem wyłoni się, kiedy otrzymają ostatnią wypłatę. To najtrudniejsza część każdego porwania. Dawanie pieniędzy to łatwizna. Trudne jest odzyskanie porwanej osoby. Telefon milczał. — Mam grać na zwłokę? — zapytał Lane. — Ja bym grał — odparł Richard. — Niech pan podzieli wypłatę na części. Przeciąga cały proces. Zyska na czasie. Telefon nie zadzwonił. W salonie słychać było tylko szum klimatyzatora i cichy oddech mężczyzn. Richard rozejrzał się dookoła. Wszyscy cierpliwie czekali. Żołnierze Sił Specjalnych są dobrzy w czekaniu — Choć biorą udział w wielu spektakularnych akcjach, znacznie więcej czasu zajmuje im pozostawanie w gotowości, czekanie, po którym w dziewięciu na dziesięć przypadków akcja jest odwoływana i trzeba zbierać manatki. Telefon nie zadzwonił. Trafne wnioski, oświadczył Lane, przerywając ciszę i nie zwracając się do nikogo w szczególności. Trzej faceci, daleko stąd, na północy, na farmie. Ale Richard całkowicie się mylił. Zaledwie cztery mile dalej, na tej samej wyspie, na Manhattanie, samotny mężczyzna otworzył drzwi do małego, nagrzanego pokoju i dał krok do tyłu. Kate Lane i jej córka Jade minęły go, nie patrząc mu w oczy. Weszły do pokoju i zobaczyły dwa łóżka, twarde i wąskie. Pokój sprawiał wrażenie wilgotnego i nieużywanego. Okno było zasłonięte czarnym materiałem przyklejonym taśmą do ścian, na górze, na dole i po obu bokach. Samotny mężczyzna zamknął za nimi drzwi i wyszedł. Rozdział piąty. Telefon zadzwonił dokładnie o pierwszej w nocy. Tak, powiedział Lejn łapiąc słuchawkę. Richard usłyszał dobiegający z niej głos, dwukrotnie zniekształcony, po pierwsze przez elektroniczne urządzenie, po drugie w wyniku fatalnego połączenia. — Co? — zapytał Lane i przez chwilę słuchał odpowiedzi. — Dajcie Kate do telefonu. Najpierw chcę ją usłyszeć. Nastąpiła krótka pauza, po której w słuchawce odezwał się inny głos. Głos kobiety. Zniekształcony, spanikowany, zdyszany. Padło tylko jedno słowo, prawdopodobnie imię Lane'a. A potem głos eksplodował w krzyku, który po chwili umilkł. Lane zacisnął z całej siły powieki i ponownie odezwał się podobny do robota głos, który wyszczekał sześć krótkich sylab. Dobrze, dobrze, zawołał Lane i Richard usłyszał, że połączenie zostało przerwane. Lane siedział w milczeniu, zaciskając powieki i kurczowo łapiąc powietrze. W końcu otworzył oczy, omiótł wzrokiem wszystkich i zatrzymał go na liczerze. Pięć milionów dolarów, powiedział. Miał pan rację. Skąd pan wiedział? To oczywisty następny krok, odparł liczer. Jeden, pięć, dziesięć, dwadzieścia. Tak rozumują ludzie. Ma pan kryształową kulę? Potrafi pan przepowiadać przyszłość. Zatrudniam pana. Dwadzieścia pięć tysięcy miesięcznie, tak jak wszyscy tutaj. To nie będzie trwało cały miesiąc. Nie może. Za parę dni będzie już po wszystkim. Zgodziłem się na wymienioną przez nich kwotę, oświadczył Lane. Nie mogłem grać na zwłokę. Robili jej krzywdę. Richard w milczeniu pokiwał głową. Instrukcje poda później? Zapytał Gregory. Za godzinę, odparł Lane. W pokoju zapadła cisza. Znowu zaczęło się czekanie. Mężczyźni zerkali na zegarki i dyskretnie sadowili się wygodniej. Lane odłożył słuchawkę na widełki i wbił wzrok w przestrzeń. Richard pochylił się do przodu i postukał go w kolano. Musimy porozmawiać, powiedział cicho. O czym? O wszystkich okolicznościach. Musimy spróbować ustalić, kim są ci faceci. W porządku mruknął niewyraźnie Lane. Chodźmy do gabinetu. Powoli wstał i przeszedł wraz z Richerem z salonu do kuchni, za którą była służbówka. Małe kwadratowe pomieszczenie zostało przerobione na gabinet. Było tam biurko, komputer, faks, telefony, szafki z aktami, półki. Niech pan mi opowie o konsultantach ochrony operacyjnej poprosił Richard. Lane siadł na krześle, za biurkiem i odwrócił się do niego twarzą. Niewiele jest do opowiadania. Jesteśmy po prostu grupą byłych wojskowych, którzy próbują znaleźć sobie jakieś zajęcie. Co konkretnie robicie? To ona, co jest zapotrzebowanie, pracujemy jako osobiści ochroniarze, chronimy firmy, tego rodzaju rzeczy. Na biurku stały dwie oprawione fotografie. Jedna była mniejszą odbitką zapierającego dech portretu Kate z salonu, o wymiarach 7 na 5 zamiast 14 na 11 cali, w tak samo kosztownej złotej ramce. Druga przedstawiała inną kobietę mniej więcej w tym samym wieku, z jasnymi, nieciemnymi włosami, z niebieskimi, niezielonymi oczyma, ale równie piękną i sfotografowaną z takim samym kunsztem. — Jako ochroniarze? — zapytał Richard. — Na ogół. — Nie przekonał mnie pana, panie Lane. Ochroniarze nie zarabiają dwudziestu pięciu tysięcy miesięcznie. Ochroniarze są wielkimi, głupimi mięśniakami, cieszącymi się, jeśli zarobią jedną dziesiątą tego. A gdybyście byli specjalistami od osobistej ochrony, wczoraj rano wysłałby pan Skate i Jade jednego ze swoich ludzi. Taylor siedziałby za kółkiem, a Gregory obok ze strzelbą. Ale nie zrobił pan tego, co wskazuje, że ochrona osobista nie jest raczej pańską specjalnością. To, co robimy, jest poufne oświadczył Lane. Już nie. Jeżeli chce pan odzyskać żonę i córkę. Milczenie. Jaguar, Mercedes i BMW powiedział Richard. I podejrzewam, że jeszcze kilka aut podobnej klasy. Apartament w Dakota Building. Mnóstwo gotówki pod ręką i sześciu facetów zarabiających dwadzieścia pięć kawałków miesięcznie. Razem to daje nielichą forsę. Zarobioną najzupełniej legalnie. Tyle, że nie chce pan w to angażować gliniarzy. Lane popatrzył mimowolnie na fotografię blondynki. Nie chcę tego robić z zupełnie innego powodu. Richard spojrzał na zdjęcie. — Kto to jest? — zapytał. — Kto to był? — poprawił go Lane. — Kto to był? — Moja pierwsza żona — odparł Lane. — Ann. — Co się z nią stało? Odpowiedzią było długie milczenie. — Już raz przez to przeszedłem — rzekł w końcu Lane. — Przed pięciu laty. Zabrano mi Ann. Dokładnie w ten sam sposób. Ale wówczas przestrzegałem reguł. Zadzwoniłem na policję, mimo że facet, który telefonował, wyraźnie mi tego zakazał. Gliniarze wezwali FBI. I jak się to skończyło? FBI pokpiło w jakiś sposób sprawę. Porywacze musieli ich zauważyć przy odbieraniu okupu. Ann zginęła. Miesiąc później znaleźli jej ciało w New Jersey. Richard nie odezwał się. Dlatego tym razem nie będzie gliniarzy, powiedział Lane. Rozdział szósty. Richard i Lane siedzieli długo w milczeniu. Minęło pięćdziesiąt minut, rzekł w końcu Richard. Musi pan się przygotować do następnego telefonu. Nie nosi pan zegarka, zauważył Lane. Zawsze wiem, która jest godzina. Richard ruszył w ślad za nim do salonu. Lane stanął ponownie przy stole i położył palce na blacie. Richard zgadywał, że chce odebrać telefon, mając przy sobie wszystkich swoich ludzi. Może potrzebował z ich strony otuchy, albo wsparcia. Telefon zadzwonił punktualnie o drugiej w nocy. Lane odebrał go i przez chwilę słuchał. Richard usłyszał, dobiegające ze słuchawki, niewyraźne mechaniczne skrzyknięcia. Dajcie do telefonu, Kate, powiedział Lane, ale najwyraźniej mu odmówiono. Proszę, nie róbcie jej krzywdy, dodał po chwili. Dobrze, odparł po kolejnej minucie i odłożył słuchawkę. Za pięć godzin od teraz, poinformował pozostałych. To samo miejsce, ta sama procedura. Granatowe BMW. Tylko jedna osoba. Ja pojadę, zaoferował się Gregory. Pozostali mężczyźni poruszyli się sfrustrowani. Powinniśmy tam być wszyscy. Doszedł do wniosku mały, ciemny amerykanin, który wyglądał jak księgowy, tyle że spojrzenie miał beznamiętne i martwe niczym rekin-młot. Po dziesięciu minutach będziemy wiedzieli, gdzie ona jest. Mogę to panu obiecać. Tylko jedna osoba, powtórzył Lane. Tak brzmiała instrukcja. To Nowy Jork, skwitował facet o oczach rekina. W pobliżu zawsze są jacyś ludzie. Nie mogą oczekiwać, że ulice będą puste. Wszystko wskazuje na to, że nas znają odparł Lane. Rozpoznają cię. Ja mógłbym pójść wtrącił Richard. — Mnie nie rozpoznają. Pojedź z Gregorym. Mogą obserwować budynek. Możliwe rzekł Richard, ale mało prawdopodobne. Lane nie odpowiedział. To pańska decyzja mruknął Richard. — Jeszcze się zastanowię odparł Lane. Nie ma co zwlekać. Lepiej jeżeli wyjdę stąd z dużym wyprzedzeniem. Podejmę decyzję za godzinę, powiedział Lane, po czym wstał i wyszedł do gabinetu. Idzie liczyć pieniądze, pomyślał Richard. Zastanawiał się przez chwilę, jak wygląda pięć milionów dolarów. Tak samo jak milion uznał, tyle, że z setkami zamiast dwudziestek. Ile ma pieniędzy? Zapytał. Dużo, odparł Gregory. W dwa dni jest do tyłu sześć milionów. Facet o oczach rechina uśmiechnął się. Odzyskamy je. Może pan być tego pewien. Kiedy tylko Kate wróci bezpiecznie do domu, wejdziemy do akcji. Wtedy zobaczymy, kto jest do przodu, a kto do tyłu. Tym razem ktoś wsadził kij w mrowisko. To nie ulega kwestii. No i załatwili Taylora. Był jednym z nas. Będą żałowali, że się urodzili. Richard spojrzał w jego pozbawione wyrazu oczy i uwierzył we wszystko, co usłyszał. Facet wyciągnął do niego nagle rękę. Nazywam się Carter Groom, powiedział. Miło pana poznać. Mimo wszystko mam na myśli okoliczności. Czterej pozostali również się przedstawili. Cicha kaskada nazwisk i uścisków dłoni. Każdy był grzeczny, ale nic poza tym. Każdy traktował nieznajomego z rezerwą. Richard próbował połączyć nazwiska z twarzami. Gregorego już znał. Facet z wielką blizną nad okiem nazywał się Edison. Najniższy, latynos, miał na nazwisko Perez. Najwyższy nazywał się Kowalski. Był także czarny facet, który nazywał się Burke. — Lane powiedział mi, że zajmujecie się ochroną osobistą i ochroną firm — oświadczył Richer. Zapadła cisza. — Bez obawy, i tak w to nie uwierzyłem. Zgaduję, że wszyscy jesteście żołnierzami. — Ludźmi czynu. W związku z czym uważam, że pan Lane zajmuje się zupełnie czym innym. — To znaczy czym? zapytał Gregory. Moim zdaniem werbunkiem najemników, powiedział Richard. Facet, który nazywał się Grum, pokręcił głową. Użyłeś niewłaściwych słów, chłopie. A jakie są właściwe słowa? Jesteśmy prywatną firmą wojskową, oświadczył Carter Grum. Coś ci się w tym nie podoba? Tak naprawdę nie wyrobiłem sobie opinii na ten temat. To spróbuj sobie jakąś wyrobić i lepiej, żeby była dobra. Jesteśmy legalni. — Pracujemy dla Pentagonu, tak jak to robiliśmy zawsze i tak, jak to robiłeś ty. — Prywatyzacja — mruknął Beck. — Pentagon ją uwielbia. Jest bardziej efektywna. Epoka wszechwładnego państwa już się skończyła. — Ilu macie ludzi? — zapytał Richer. — Tylu, ilu jest tutaj. Grum ponownie pokręcił głową. — Jesteśmy drużyną A — oznajmił. — Czymś w rodzaju elity. — Poza tym mamy notes z nazwiskami drużyny B — Wysłaliśmy stu ludzi do Iraku. Tam właśnie byliście w Iraku? A także w Kolumbii, Panamie i Afganistanie. Wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas wuj sam. I tam, gdzie wuj sam wcale was nie potrzebuje? Nikt się nie odezwał. Domyślam się, że Pentagon płaci wam przelewem. Ale poza tym, macie tu chyba mnóstwo gotówki? Bez odpowiedzi. Afryka? Zapytał Richard. Nadal cisza. Nieważne mruknął. To nie moja sprawa, gdzie byliście. Chcę tylko wiedzieć, gdzie był pan Lane w ciągu kilku ostatnich tygodni. A jakie to ma znaczenie? zapytał Kowalski. Porywacze go obserwowali powiedział Richard. Nie wpadło wam to do głowy? Nie wydaje mi się, żeby czekali codziennie przy Bloomingdaleu licząc, że uśmiechnie się do nich szczęście. Pani Lane była w Hamptons oznajmił Gregory. Z Jade. Przez większą część lata. Wróciły dopiero przed trzema dniami. Kto je przywiózł? Taylor. I potem mieszkały tutaj? Zgadza się. Czy coś się wydarzyło w Hamptons? Na przykład co? Zapytał Grum. Coś niezwykłego, odparł Witcher. Coś, co odbiegało od normy. Raczej nie, rzekł Grum. Któregoś dnia odwiedziła ją jakaś kobieta, dodał Gregory. Jaka kobieta? Zwyczajna, gruba. Gruba? Dobrze zbudowana, około czterdziestki, długie włosy z przedziałkiem po środku. Pani Lane zabrała ją na spacer po plaży. Potem kobieta odjechała. Doszedłem do wniosku, że to jakaś znajoma. Widział ją pan kiedyś wcześniej? Gregory pokręcił głową. Może to była dawna znajoma. Co pani Lane i Jade robiły po powrocie do miasta? Nie sądzę, żeby zdążyły coś zrobić. Nie raz wyjechała, oświadczył Grum. Mam na myśli panią Lane, bez Jade. Pojechała na zakupy. Ja ją zawiozłem. — Dokąd? — zapytał Richard. — Do Staples. — Do sklepu z zaopatrzeniem biurowym? Richard widywał sklepy tej sieci. Czerwono-biały wystrój, wielkie hale wypełnione rzeczami, których nie potrzebował. — Co kupiła? — Nic — odparł Grum. — Czekałem dwadzieścia minut przy krawężniku, ale wyszła z pustymi rękoma. — Może zamówiła dostawę do domu — zasugerował Gregory — Mogła to zrobić przez internet. Nie musiała mnie ciągnąć samochodem. Może tylko coś oglądała? Zastanawiał się Gregory. Kto ogląda takie rzeczy? Zdziwił się Richard. Wkrótce zaczyna się szkoła, mruknął Grum. Może Jade czegoś potrzebowała? W takim wypadku pojechałaby tam z matką. Doszedł do wniosku Richard. Nie sądzicie? I coś by kupiła. Może wniosła coś do środka? Zapytał Gregory. Może coś zwracała? — Miała za sobą torebkę, to niewykluczone — powiedział grum, po czym podniósł wzrok i spojrzał na coś nad ramieniem Richera. Edward Lane wrócił do salonu. Niósł dużą skórzaną torbę, uginając się lekko pod jej ciężarem. — Pięć milionów dolarów — pomyślał Richer. — A więc tak to właśnie wygląda. Lane rzucił torbę przy wejściu do przedpokoju. Łupnęła o drewnianą podłogę i legła na niej niczym zwłoki małego pękatego zwierzęcia — Muszę zobaczyć zdjęcie Jade, oświadczył Richard. — Dlaczego? Bo chce pan, żebym udawał gliniarza, a zdjęcia to pierwsza rzecz, którą chcą oglądać gliniarze. W sypialni, powiedział Lane. Ricer ruszył więc za nim do sypialni. Kolejnego kwadratowego pokoju, pomalowanego na kredowo biały kolor, spokojnego niczym klasztorna cela i cichego jak grób. W środku stało wsparte na czterech słupkach łoże z czereśniowego drewna. Po obu jej stronach nocne szafki, komoda, na której można postawić telewizor, oraz biurko ze stojącym za nim krzesłem i oprawioną fotografią na blacie. Wszystko idealnie pasujące do siebie. Prostokątna fotografia miała 10 na 8 cali i ustawiona była poziomo, jak pejzaż, nie pionowo jak portret. A to był z całą pewnością portret. Portret dwóch osób. Po prawej stronie była Kate Lane. Odbitkę zrobiono z tego samego negatywu co zdjęcie w salonie. Ta sama poza, te same oczy, ten sam zakwitający na ustach uśmiech. Jednak odbitka w salonie została przycięta, aby nie było widać obiektu uczuć Kate, jej córki Jade. Na fotografii w sypialni Jade stała po lewej stronie. Jej poza była lustrzanym odbiciem pozy matki. Spoglądały na siebie z miłością w oczach i czającym się w kącikach ust uśmiechem, jakby śmieszyło je coś, o czym wiedziały tylko one. Na zdjęciu Jade miała jakieś siedem lat. Lekko falujące i delikatne jak jedwab. Długie, ciemne włosy, zielone oczy i porcelanową cerę. Piękne zdjęcie pięknego dziecka. Mogę? Zapytał Richard. Lane pokiwał głową w milczeniu. Richard wziął do ręki fotografię i przyjrzał jej się z bliska. Fotograf uchwycił w idealny sposób więź łączącą matkę i dziecko. Niezależnie od zewnętrznego podobieństwa, nie mogło być najmniejszych wątpliwości, jakie łączą je stosunki. Najmniejszych wątpliwości. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.